Panowie, przed nami bardzo intensywny mecz. Mecze Stali obfitują w wiele bramek, bo jeszcze wcześniejsze mecze to też 5-1, 2-2. 5-1 przegrali z Siedlcami, 2-2 z Błękitnymi. Bardzo ofensywny styl gry. Pod jedną bramką się dużo dzieje, pod drugą bramką się dużo dzieje. Wiem, że nie ma Rejmana, nie ma Goncerza. Dawaj nawet raport na stronę, więc będzie pewnie trochę więcej tych młodzieżowców grało, ale ostatnio też tak grali i wygrywali 4-3 na Śląsku, 4-3 na Skrze, 3-3 zremisowali z Kaliszem. Powodzonka, panowie. Zostaje w Suwałkach. Co do wyniku, to myślę, że będzie zdecydowanie na naszą korzyść. Samo małe gierze, pograć, bo dużo takich sytuacji będzie podczas meczu, nie? Pograć mała gaga i aktywnie. Możemy robić duże i fajne rzeczy tylko i wyłącznie jako drużyna, nie jako zespół. Jeżeli wszyscy jesteśmy zaangażowani, wszyscy, nie 10, 11, 18, chyba 30 osób, które mamy, plus sztab, jesteśmy zaangażowani w to, co chcemy zrobić i chcemy zrobić to dobrze, to są wyniki i sami sobie to pokazujemy. Wychodzimy kolejny sprawdzian, wszyscy razem zdajemy go, panowie, na 3, bo w piłce można zdać się najbardziej pozytywnie, tylko na 3. Od początku, od pierwszego gwizdka, wszyscy razem. Rezerwa gotowa, panowie, i nie ma innej możliwości, jak tylko 3 punkty zostają dzisiaj w Suwałkach. Dawaj. Dawaj, panowie. Proszę. To wygramy! Dawaj! Ta kolejka na boiskach Winner drugiej ligi. Witamy serdecznie widzów kanału Łączy Nas Piłka TV Suwałk ze stadionu Wigier. Dokąd dzisiaj przyjeżdża rozpędzona Stal Rzeszów. Rozpędzona jest Stal, rozpędzone są również Wigry. Obejmę Mular, dawaj na swoje, bo grają! Męczyć ich tam. Nawet jak idzie długa gojo, tak jak Sauci, podejść do gościa, prosić, to nie ma problemu z tą głową. Tam, bo wiemy co chcemy robić, konsekwentnie. Padnie, nie musisz w 46. Tu, cały czas, mocno kurwa wchodzimy w kontakt. Dobra, dobra. Dobrze, spokojnie, na pół się ustawicie. Wyszłem sobie, proszę. Patrzę, panie, jestem tu, panie. Kojko do środka, Kamil Adamek! Rysuje, wytworzy w 90.
szacun za walkę do końca i wyszarpanie tego remisu, bo na pewno należało nam się tutaj coś zdobyć. Pograliśmy dobry mecz. Momentami mieliśmy takie momenty, takie sytuacje, że nas to wyłączało, ale graliśmy dobry mecz i zasługiwaliśmy tu na punkty. Tylko w sobotę na następny mecz my musimy być bardziej konkretni. Regeneracja dzisiaj, jutro, zadbajmy o to po takim ciężkim, brzęskim boisku, żeby się dobrze zregenerować, żebyśmy w piątek dojechali do tej Ostródy i w sobotę zagrali tam dobry mecz. Dzięki wam wszystkim jako drużynie i każdemu z osobna jeszcze raz. Dawaj, walczymy, panowie.